Cześć, witajcie. Niedawno w jednym z filmów opowiadałem Wam, po czym poznać starzenie się smartfonu. Po czym poznać, że Wasz smartfon już ma powoli dosyć swego życia i swojej eksploatacji. Dziś natomiast spróbuję podpowiedzieć Wam, jak żyć z niedrogim telefonem i jakimi prostymi trikami sprawić, żeby ten telefon pracował sprawniej i również pracował dłużej. Co jest pierwszą rzeczą? Słuchajcie, aktualizacje, aktualizacje i aktualizacje. System musi być jak najświeższy i tak samo starajcie się utrzymywać w telefonie jak najświeższe aplikacje. To między innymi dlatego, że zarówno producent telefonu, jak i też wydawcy aplikacji czasem wprowadzają poprawki, a poprawki te nierzadko po prostu podnoszą wydajność działania tych aplikacji, optymalizują je. Aplikacja zużywa może mniej RAMu, może przechowuje w pamięci mniej plików, może nie śmieci w tej pamięci telefonu, co od razu przełoży się na to, że ten telefon będzie działać lepiej. Ale tu uwaga, uruchomcie sobie aktualizację poprzez Wi-Fi. Po to, abyście nie tracili transferu danych, bo nierzadko się zdarza, że w przypadku tych telefonów budżetowych ten transfer, który daje Wam operator, nie jest zbyt wielki. Po drugie, żebyście też oszczędzali akumulatory. No i po trzecie, żeby update nie zaczął się w momencie, kiedy szczególnie zależy Wam na wydajności telefonu. Bo wyobraźcie sobie, że odpaliliście gierkę, upalacie telefon grą, jakikolwiek mocny by nie był, a w tle jakaś aplikacja akurat zaczyna się pobierać z sieci i potem aktualizować. No wiadomo, że ta wydajność spadnie. A kiedy macie ustawione aktualizowanie po Wi-Fi i robicie to ręcznie, no po prostu sami sobie tapacie wtedy, kiedy Wam wygodnie, jak się nudzicie, nie wiem, siedzicie na kibelku, to sobie możecie te apki poprzeglądać i poaktualizować. I następny krok również związany z aplikacjami. Krok numer dwa, wywalenie wszystkiego, co zbędne. Przede wszystkim przeglądajcie i zastanówcie się, czy potrzebujecie wszystkich aplikacji, jakie macie w telefonie zainstalowane, a po drugie wywalcie zbędne aplikacje, czyli tak zwany bloatware, czyli to, co dostajecie od operatora albo od producenta telefonu. A niestety z praktyki wiadomo, że im tańszy telefon, tym więcej śmieci możecie w jego softcie znaleźć. Naturalnie optymalnym rozwiązaniem byłby tu telefon, który już ze sklepu wyjedzie z czystym Androidem, ale na najniższym segmencie cenowym akurat takich telefonów jest najmniej. A co gorsze, w wielu przypadkach te firmowe preinstalowane aplikacje nie dają się tak po prostu wywalić. Trzeba zajrzeć w opcje i albo je chociażby wyłączyć, albo wejść w opcje deweloperskie, programistyczne i próbować tam dalej cokolwiek z tymi aplikacjami robić, ale tak jak powiedziałem, nie irytujcie się, jeżeli któreś się nie pozwoli definitywnie odinstalować. Następny trzeci punkt to zadbanie o pamięć wewnętrzną. Przede wszystkim regularnie czyścimy ją ze śmieci i jeżeli mamy taką możliwość, to co się da, przewalamy na kartę pamięci. Niektóre telefony, szczególnie te z mniejszą pamięcią wbudowaną, oferują oczywiście gniazdko na kartę pamięci i tu warto kupić kartę jak najszybszą. To niestety trzeba gdzieś głębiej sprawdzić albo zapytać supportu producenta. Niekoniecznie polecam dawanie wiary sprzedawcy w sklepie, bo on zazwyczaj mówi to, za co ma prowizję. Natomiast sprawdźcie, jak szybkie karty pamięci Wasz telefon obsługuje i sprawdźcie sobie jak najszybszą po to, żeby też znowu przyspieszyć trochę działanie telefonu. Bywa, bardzo rzadko, ale są takie przypadki, że karta pamięci może być nawet podobnie szybka albo i nieco szybsza niż pamięć wewnętrzna telefonu, bo na przykład telefon szczególnie tani może mieć EMC, no i te pamięci no nie są aż tak szybkie. W każdym razie posiłkujcie się kartą microSD, jeżeli jest taka możliwość, to i nawet dane aplikacji tam przerzucajcie, bo im więcej wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej Waszego telefonu, tym więcej wirtualnego RAMu jeszcze możecie mu dorzucić, to teraz modne. I ogólnie tym szybciej ten telefon mimo wszystko pracuje. To nie są duże uzyski, ale wiecie, ziarnko do ziarnka i już będzie coś. Czwarty krok to praca nad interfejsem, która przełoży się na płynność działania telefonu. Po pierwsze, primo, wyłączamy wszystkie uładnienia, wszelkiej maści przejścia, animacje i tak dalej. Wszystko, co się da, wyłączamy i telefon Wam za to podziękuje, odwdzięczy się wyższą sprawnością działania i mniejszą ilością przycinek. Wszelkiej maści widżety, wszystko to, co się rusza, to wszystko wyżera i moc telefonu i oczywiście energię z baterii, więc z widżetów też korzystajcie jak najrzadziej się da. Najlepiej wcale, podobnie jak z tych wszystkich animacji i innych pierdół. No i trzecia rzecz, którą warto wyłączyć, tapety. Tapety animowane to też bardzo fajny pożeracz energii i kompletnie zbędny. A jeżeli przypadkiem Wasz telefon ma AMOLED-a, to jeszcze do tego ustawcie tapetę jak najciemniejszą,
żeby zżerała jak najmniej energii. I to samo w przypadku akurat AMOLEDów tyczy się Always On Display. Dlaczego o AMOLEDach wspominam? Miałem mówić trochę chyba o tańszych telefonach, ale w tej chwili AMOLEDy schodzą już do prawie że segmentu budżetowego, a w średnim to już się zadomowiły na dobre, więc jest spora szansa, że kupując teraz nowy telefon, to już traficie na AMOLEDa. No to taka sztuczka. Ciemna tapeta, na pewno nieanimowana i też wtedy będzie fajniej. No i jak najoszczędniejszy, jak najciemniejszy Always On Display i sprawdźcie, czy przypadkiem nie może on na przykład na noc się całkowicie wygaszać. Na wydajność telefonu, na płynność jego pracy ma też pewien wpływ wybrana przez Was częstotliwość odświeżania ekranu. Oczywiście, jeżeli nie macie potrzeby mieć super płynnego interfejsu obrazu i tak dalej, pozostańcie przy 60 Hz. Znowu zyskacie dłuższy czas pracy telefonu i wyższą płynność. Kolejna spora. Spróbujcie z lightowym launcherem, czyli z tą nakładką interfejsową. Jeżeli nie potraficie tego zainstalować, poszukajcie kumpla, poproście kogoś, kto Wam zainstaluje jakiś lekki interfejs, a najlepiej czysty. Jak nie, no to jeszcze może serwis można spróbować. Wiadomo, że tam różnie bywa z gwarancją, więc najpierw sprawdźcie, czy instalując jakiś launcher nie wpływacie na gwarancję telefonu. Nie powinno to mieć żadnego wpływu, no niemniej na wszelki wypadek proponuję to sprawdzić. W każdym razie to też może pomóc, tak samo zresztą jak pomoże instalowanie aplikacji Lite. Zastanówcie się, czy potrzebujecie pełnych możliwości, dajmy na to Facebooka, który jest potwornym zżeraczem energii i wydajności, czy tam Messengera i generalnie postarajcie się, jeżeli jest aplikacja Lite, to chociaż ją wypróbować. A nóż Wam przypasuje, a będzie mniej zasobożerna dla telefonu i znowu zobaczycie to w płynności działania telefonu i w czasie jego działania bez ładowania. Przedostatnia porada, słuchajcie, może zabrzmi trochę śmiesznie, ale regularnie restartujcie telefon. To ubije wszelkie niepożądane procesy w tle i telefon wystartuje wyczyszczony ze zbędnych pierdół, a skoro przy czyszczeniu jesteśmy, to poszukajcie też aplikacji podkręcających wydajność. Wiele smartfonów obecnie ma już je wbudowane, one tam się różnie jakoś tam menedżery nazywają i tak dalej, przyspieszanie. Whatever. W każdym razie korzystajcie z nich, bo one faktycznie czyszczą niepotrzebne pliki i również to wpływa na wydajność telefonu. I teraz uwaga, jeżeli macie zamiar pobrać taką aplikację, bo Wasz telefon nie został nią fabrycznie wyposażony, to czytajcie opisy pod aplikacją i czytajcie komentarze. Komentarze, oceny, jeszcze raz oceny. Wśród tego rodzaju aplikacji jest naprawdę plaga apek, nazwijmy to szkodliwych, albo też po prostu zwyczajnie nie robiących tego, co deweloper obiecał. Także tu, jeżeli instalujecie ze sklepu, to naprawdę tylko ze sklepu sprawdzonego i najlepiej jakąś renomowaną, bardzo popularną aplikację i też przy okazji, jak już cokolwiek instalujecie i to dotyczy nie tylko tych aplikacji konserwujących system, ale wszystkich, sprawdzajcie uprawnienia aplikacji, bo jeżeli na przykład aplikacja latarki prosi Was o dostęp do kalendarza, no to coś tu jest nie halo, prawda? No i na koniec, ostatnia rada, jak już nic Wam nie pomoże, jak telefon już się tnie jak emo w depresji i już na żadne sztuczki nie reaguje i macie ochotę rzucić nim o ścianę i kupić nowy telefon, dajcie mu jeszcze ostatnią szansę. Przywróćcie ustawienia fabryczne. Co prawda wtedy czeka Was znowu odinstalowanie bloatware'u, ale telefon wróci do stanu mniej więcej takiego, w jakim wyjechał z fabryki, przynajmniej jego system plików, jego oprogramowanie. To też z pewnością przywróci częściowo smartfonowi jego dawny wigor i może jeszcze smartfon ten będzie mógł pozostać z Wami przez kilka miesięcy, może nawet jeszcze z rok, może dwa. Jak poznać, że smartfon już ma dosyć? Oczywiście znajdziecie taką poradę na naszym kanale. Na kanale mamy też porady, jaki smartfon wybrać, na co zwracać uwagę przy wyborze smartfonu, jak sprzedać stary smartfon albo w ogóle co zrobić ze starym smartfonem. Gorąco Was zachęcam do przejrzenia całej playlisty z poradami, a nuż znajdziecie tam coś, co Wam pomoże w użytkowaniu smartfona. A ja już bardzo dziękuję Wam za oglądanie i tradycyjnie zapraszam na pozostałe filmy. Do zobaczenia, cześć!